Hej, siemanko, z tej strony Lakemer, witam was w kolejnym odcinku raportu z pola bitwy. Tym razem jesteśmy na ISie trzecim. Czemu kamera jest tak blisko? Okej, dobra. Tym razem IS 3 na mapie Rheinberg. Nie jest to jakaś bitwa taka, gdzie mam, wiecie, 15 fragów, ale jest fajna, bo 1200 doświadczenia. To nie jest mało. I przypominam, że ja nie gram na premium. Tak, bo to mogło się wydawać, 1200 doświadczenia to nie jest dużo, na premium cały czas tyle mam. No właśnie, ja gram bez premium. Rzuciło nas na górę listy. Na samym początku u nich jest IS 6 i KW5. T-34, VK4502A. I super Pershing. Jak widzicie, na razie się tutaj ciśniemy, jedzie scout. Chociaż dziwne, bo to 43 na scouta to tak słabo trochę. No ale zostało mu 3 życia po naszej salwie. Ja też tam trafiłem za 300 parę. No ale jak widzicie, przestaliśmy owijać w bawełnę i zaczęliśmy atakować. Tutaj mamy T-34. Chciałem strzelić, ale było zasłonięte przez wrak. Czy nawet jaki, nie wiem. To jest jakiś nasz siódmy chyba type'a. Ósmy, przepraszam. No, ale dostaliśmy rykoszet. Tam się nim zajmą. Czas zająć się super Pershingiem. Ale na zakręcie czeka nas niespodzianka. Trzy kolejne pojazdy przeciwnika. No i co? No i teraz zaczniemy się tutaj może nie bawić z nimi, ale czaić na nich. Widzicie, sprawdzam, w którą stronę mają teraz obrócone lufy, żeby było wiadomo, czy celują we mnie. Jak nie celują we mnie, to można szybko wyjechać i zaatakować i wrócić. Jak widzicie, przyjechał piąty, VK, 8 tier. Nie fajnie. U nas jak na razie padł Type i T-29, u nich T-64 i T-43. Jak widzicie, wyjeżdżam, jednak nie. I tak się zastanawiam teraz. No cóż, cierpliwość w tej grze popłaca, już nieraz to mówiłem, tak więc wy też bądźcie cierpliwi w tym momencie, co ja tu robię. Jak widzicie, tutaj z mojej prawej strony zaczęli podjeżdżać i tamci trochę się cofnęli, więc my też możemy podjechać bardziej. Bum, 440 parę, bądź 480. Tamci się wycofują, na razie przegrywamy 2-4. Widzicie, praktycznie większość walki toczy się tutaj w tym miejscu. No i dobra, mamy Tigera, który nas trafił. Bum, 425. Nie mało. Ale wiadomo, my już jesteśmy 8 tierem, to powinno się tyle uderzać. Okej, okay, KW1S. Niestety, koszet. I chyba albo nas nie trafił, bądź celował w coś, co się znajduje za nami. Dokładnie, co się znajduje za nami? Za nami się znajduje Tiger 2 i VK. Okej. Dobra. Jedzie KW1 znowu. Tym razem nie ryzykujemy. Boczną część czołgu. No i dobra. Jak widzicie, przejęliśmy inicjatywę, zaczęliśmy wygrywać. Czas się wziąć za rush na przeciwnika. Tutaj niestety super Pershing trafił, ja głupio zrykoszetowałem. Okej, rykoszet kolejny. Tu zniszczyli. Chciałem Tigera strzelać, ale zwróciłem uwagę, że po lewej stronie coś mam. Dokładnie jest to VK i IS-6. 460 ładnie. Naprawdę. IS-6 to jest chyba jeden z lepszych, moim zdaniem. Znaczy IS-6, co ja mówię, IS-3. No i dobra, tu bijemy. Widzę, że rykoszet. Ale tutaj już na czołówkę wyjeżdżamy. IS bliziutka.
On nie ma prawa nas przebić. Znaczy ma prawo nas przebić. Ale my mamy lepsze miejsce. Tu chyba był rykoszet. No i dobra. Tam ci go zdjęli. Wycofajmy się. I mamy ISA 6. Tyłem odwróconego do nas. Też nam, powiedzmy, go zdjęli. No to mamy AMX M445. Jak widzicie, mam nadal 0 fragów. Pół HP. Ba, 1/3 HP. Mamy tutaj AMX-a. Wyjeżdżamy, strzał, wracamy. 401. Bardzo ładnie. I Tiger 2 zdjął. Nabił sobie w tym momencie specjalistę. I zostało dwóch przeciwników. M18 oraz KW5. Dobra. M18 się chowa. Jeśli dobrze pamiętam, on się nazywa Hellcat, tak? Jakiś nie lubi... Znaczy, na mniejszych tierach on jest strasznie upierdliwy. Tutaj już na wyższych nie ma z tym problemu żadnego. Jedno jest fajne. W powtórkach... Znaczy fajne. W powtórkach właśnie, takie jak tej, dziwi mnie to, że mój czołg tak się buja. Tak jakby się zatrzymywał i dalej jechał. M18 zdjęta, zostało KW5. Cóż, jak widzicie, mam jednego fraga i jakoś mnie to nie satysfakcjonuje. KW5 nie jest trudnym do zniszczenia, tak więc jedziemy na KW5, które ma caluśkie praktycznie HP. Właśnie nabiło sobie trzeciego fraga, jest 14:10. Jedziemy. Jak widzicie, tylko jakiś tam T-34. Nie, fałka. Fałka powiedziała nie. No dobrze, fałka powiedziała nie. Ja nie chcę walczyć, jadę okupować. My jednak zrezygnowaliśmy z okupacji na koszt rykoszet, na koszt zniszczenia KW-5. Jak widzicie, on ma taki fajny garnuszek z przodu, w który wszystko wchodzi. 400 troszkę tam weszło ponad. Tutaj trafił w gąski, nic na nie zabrał. Widzicie, już kończymy ładować, zatrzymujemy się, skupiamy celownik, kolejny rykoszet, trafienie za 338. No i dobra, jedziemy jeszcze bliżej, żeby być naprawdę blisko go. Nie trafił, celujemy w garnuszek, bum, weszło 442. Tiger wyjeżdża, 365. No i my oczywiście, kolejny rykoszet. Dobijamy kolegę. Bum. Koniec. I tak oto z dwoma fragami dostaliśmy 1212 doświadczenia, 37 tysięcy kredytów, 7,5 tysiąca za naprawę, ale zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów uszkodzonych, dwa zniszczone, 15 strzałów wystrzelonych, to mamy około 22 tysięcy. Czyli jeszcze zarabiamy kolejne 15 i to jest naprawdę dobre zarabianie. Dostaliśmy snajpera i wsparcie. I jeszcze od nas stalową ścianę otrzymał Luf i specjalista oczywiście Tiger 2. No i co? Dziękuję za oglądanie. W tym odcinku to było na tyle. Widzimy się w kolejnych raportach. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.